mamy bardzo ciekawe wydarzenie, które ma bardzo bogatą tradycję. Zaczynamy powoli zawody gimnastyczne. Są to zawody, które organizujemy rokrocznie dla studentów drugiego roku kierunku wychowanie fizyczne studiów licencjackich. Studenci mają to wpisane w kartę przedmiotu, czyli są to obowiązkowe zawody dla nich, muszą je odbyć w ramach zaliczenia przedmiotu teoria i metodyka gimnastyki. Nasza uczelnia 2 lata temu obchodziła już 50 na karku, natomiast bardzo szybko na uczelni rozpoczęto organizowanie różnych innych ciekawych imprez, w tym zawodów gimnastycznych, i tak 40 lat temu te zawody się po raz pierwszy odbyły i rokrocznie się odbywają. Jako student tego wydziału, tej uczelni, również miałem przyjemność, nie powiem kiedy, ale brać udział w takich zawodach. Było naprawdę ciekawie. Gościnny dzisiaj klub MKS Żak. Klub MKS Żak Biała Podlaska prowadzi sekcję gimnastyczną i dzisiaj młodzi adepci gimnastyki w ramach demonstracji, pokazu będą mogli wystąpić przed publicznością. Jest to na pewno dla nich bardzo ważne. Są trybuny, jak widać, wypełnione prawie po brzegi, więc na pewno takie przeżycie, występ przed publicznością jest dla nich bardzo ważne i istotne z punktu widzenia szkoleniowego. Dla studentów jest to organizowane po to, żeby poczuli element zawodów związanych z gimnastyką. Tego typu imprezy, nie tylko z gimnastyki, próbujemy organizować również na innych przedmiotach, na pływaniu, na lekkiej atletyce, na przykład wielobój lekkoatletyczny. Chcemy, żeby studenci też z praktycznej strony, jako przyszli nauczyciele wychowania fizycznego, zobaczyli, poczuli, zorganizowali imprezy mające charakter sportowy.